W lekcji będziemy zajmowali się powielaniem, które znajdziemy tutaj, ewentualnie w rozwianym menu mesh w tym miejscu, a ja oczywiście proponuję zapamiętać skrót klawiaturowy, czyli Shift D. A powielamy wszystko to, co zaznaczymy, czyli może być to przykładowo pojedynczy werteks. Także wskazuję werteks, korzystam ze skrótu Shift D i kopiuję. Ewentualnie mogę zaznaczyć dwa werteksy, Shift D. I w tym przypadku kopiuję dwa werteksy i krawędź, która między nimi się znajdowała. Lub też mogę sobie zaznaczyć jakiś werteks większej odległości. Ok? Lub też bezpośrednio krawędzie. Czyli Ctrl-Tab, krawędzie. Mogę skopiować tą krawędź, ewentualnie jakąś serię. Lub jakiś pierścień. Właściwie to samo dotyczy face'ów, także mogę sobie skopiować pojedynczy face jakąś łatkę lub face'y, które leżą w jakiejś odległości względem siebie. Oprócz tego mogę przykładowo zaznaczyć face w tym miejscu i skorzystać ze skrótu Ctrl L, czyli zaznaczyć wszystkie połączone komponenty, Shift D i voilà. Lub też przejść do krawędzi, wskazać tą krawędź Ctrl L Shift D i kopiuję. W ten sposób możemy bardzo szybko wyodrębnić jakiś profil na bazie krawędzi, aby wykorzystać go do pracy nad detalem, który ma przylegać do naszej siatki. Przykładowo, ja mogę skorzystać ze skrótu Alt przytrzymać, kliknąć na krawędzi w tym miejscu. Tym samym zaznaczam tą pętlę. Skrót Shift D, kopiuję, przesuwam do góry i mogę teraz pracować nad wnętrzem tego reflektora. I dokładnie to samo możemy robić z innymi obszarami.